Wow, doszliśmy. 5 euro, 9 euro. 5 za jedną stronę. No wejście. Pewnie gdzieś tu się musi płacić. Przyszliśmy z buta tak naprawdę. Tak, proszę. Co to jest? Jedziemy za darmo! Tam się płaci. Ale jaja. Więc tak. Jesteśmy w tej śmiesznej kolejce linowej. Mamy numer 45. 40 przed nami. Piątka w jedną stronę, dziewiątka w dwie. Zaoszczędzacie 1 euro. Można kalkulować. Obok się znajdują termy. Ale atrakcja, co? Tam ludzie nago się kąpią. To jest dla nudystów. Macie taki widok ludzkiego ciała, macie możliwość zobaczyć na termach. Miejsce dla osób, które się bawią, korzystają z atrakcji nago. Tam masz tą katedrę. No. Tam jest dworzec Hofbahnhof, z którego my wczoraj wyszliśmy. Jest ta piękna katedra, która mi bardzo przypomina albo taką katedrę, co jest w Barcelonie, czy w Mediolanie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jakby była zrobiona normalnie z wosku. 17.45. Macie możliwość skorzystać właśnie z tej przejażdżki tu. Warto przyjść za dnia. Nie wiem, może przy zachodzie słońca też by mogło fajnie wyglądać. Chyba takie mam dzieckie. Miałam wielką zabawę z tego wszystkiego i rajdę. Ale nic nie pokona naszej satysfakcji, jakbyśmy na kolejce nowej w Wietnamie. To dopiero była magia, fajnie. No więc ale coś takiego w kolonii też ma fajna opcja, żeby zobaczyć. Decydujcie, czy chcecie się tu wybrać, czy nie, no to zawsze coś innego, prawda? Teraz uciekamy, żeby nie płacić, tak? Zdecydowaliśmy, że jednak kupimy bilet w jedną stronę, ponieważ jak tam widać, jest strasznie długa kolejka, a też nie jakoś niekoniecznie mamy ochoty w niej czekać. Mimo tego, że pewnie byśmy czekali 10-15 minut, można tu jeszcze coś przejść, zobaczyć, jednak zdecydujemy się na transport publiczny. 9 euro jest z biletem powrotnym, a bilet pojedynczy to jest 5 euro. Tutaj, tuż obok tego zejścia, gdybyście też nie zdecydowali na powrót tej kolejki linowej, znajduje się zoo. I my na chwilę podejdziemy, żeby też zobaczyć przez szybkę jakieś zwierzątka. Ja już widziałam zebrę. Czyli tak wygląda to zoo. Kolonii chyba też jest jedno z największych zoo w Niemczech. Bo pamiętam, że program, jak się napotoczyło, to się oglądało. Doch hinter den Kulissen, da ist seit kurzem. Nie było innych programów. Jak nie było innych programów telewizji, na przykład teraz w hotelu, jak mamy te kanały telewizyjne, to akurat dzisiaj obejrzałam kawałek jakiegoś tam zoo. Ale pamiętam, że też z Kolonii były odcinki, czyli z tego miejsca. W Niemczech, jeśli chodzi o zoo, to byliśmy tylko w Leipzig. Nam się już udało podjechać, jesteśmy blisko miejsca, gdzie jest cała ta wystawa Jurassic World. Wrócimy do Was tuż po, ponieważ będzie osobny odcinek z tej całej wystawy i zaprosimy Was później ponownie do Hard Rocka w Kolonii. Jesteśmy już po naszej wystawie Jurassic World i jeszcze zanim tutaj się zrobi ciemniutko, trochę pozwiedzamy miasto. Właśnie znajdujemy się pod katedrą w Kolonii. Jest to największy i najważniejszy punkt, jeśli chodzi o świątynię, o kościół w Kolonii. Taką ciekawostką jest, że była budowana przez 600 lat. Jej budowa rozpoczęła się w XIII wieku. Od XIV wieku była główną siedzibą biskupstwa tutaj właśnie w Niemczech, więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Pięknie, zachwycająco, jak wczoraj tutaj przyszliśmy. To akurat mi się to bardzo spodobało, więc prosimy tutaj też porobić jakieś zdjęcia i zobaczyć nieco z bliska, jak to wygląda. Tutaj mamy ten piękny kościół, katedrę. Imponująco, zobaczcie. Wiercili jest turystów. Mamy na osi godzinę 18.30, 19.00 jakoś. Patrzcie, jak tutaj dużo turystów jest. Wiadomo, sobota, czego się tutaj spodziewać. Patrzcie, jakieś mamy tu flagi narysowane. Jest Polska?
I Rosję widziałam. Tą Rosję, która tam się znajduje, to bym najlepiej skreśliła. Tak. O. Polska się znajduje tu. Tu mamy naszą kochaną Ukrainę, naszych przyjaciół. Gdzie mamy Niemcy? Wiesz, to jest dobre miejsce po to, żeby obkraść ludzi, bo się i kieszonkowce gdzieś tu wokół chodzą. To ja tak obstawiam, że to nie tak jest. Gdzie? Jest, a tam Polska. Znowu ta Rosja, po co oni to robią? Zrozumiałam sens tych malowideł, który sobie siedział, narysował to, wymyślił sobie takie rzeczy i ile tam ludzi dadzą z poszczególnych państw. Książki, co idą do... I kolejne. Jest Polska. Jesteśmy tu. Bo kolejne tam malowanie. Ale wymyślili. Też to takie coś powinniśmy zrobić w Polsce, ale no to jest przemyślana sprawa, żeby jednak w euro. Ciekawa piękna katedra. Spróbujemy teraz się przejść spacerkiem. Może znajdziemy gdzieś tu jakąś starówkę. Może akurat uda nam się wstąpić jakąś fajną, ciekawą alejkę, gdzie będzie można sobie coś kupić. Dzisiaj, jak już wcześniej wspomniałam, planujemy wstąpić do Hard Rocka. Ale jeszcze mamy możliwość to wchodzić, więc my korzystamy, zanim się zrobi ciemno. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj wieczorkiem gdzieś wyjdziemy, bo też mieliśmy gdzieś tam w planie wyjść do takiego jednego klubu, ale zobaczymy, jak tam nasze nastroje będą po naszym całym dniu zwiedzania. Przecież to jest Timo. Oh darling, darling, stay. I teraz udało nam się dotrzeć na uliczkę, gdzie jest mnóstwo barów, knajpek. Panowie tu śpiewają na żywo, przed niego widzieliście. Chaotycznie, dużo wszystkiego. Ludzie z browarami, to ogródki piwne są i w ogóle. Więc to tak można powiedzieć, staróweczka malutka tu jest. Zimą tutaj, jak widzieliśmy to zdjęcia w internecie, są jakieś jarmarki, jest takie mini wesołe miasteczko jakieś. To jest ta miejscówka, na pewno do której trzeba uderzyć, jak się jest zimą. Jakieś stragany są, ale wszystko już go pozabierało się. Jesteśmy za późno. Rikszą możecie się przejechać. Dużo widzieliśmy tutaj pubów takich, ja widziałam te Irish, zwróciłam na to uwagę. To greckie jakieś, prost. Prost ze zam. Małe są te uliczki. Wszędzie są kolejki. Ale pełne. Małe uliczki. Zauważyłam, że to jest bardzo też modne, że są takie okienka i można sobie tutaj kupić koktajl przez okienko, na szybko jakiegoś kepsa, później jakieś lody. Tutaj już się przeszliśmy, kneczkiem można tak nazwać, pewnie się zaraz wrócimy. Ale jeszcze wstąpiliśmy tutaj na most, który się nazywa... Hohenzollernbrücken. Coś w tym stylu, gdzie są kudeczki i tutaj przyjrzymy się tym kudeczkom. Bo też to wygląda uroczo. Coś się uda nam się znaleźć ciekawego. We'll be right back.
turystami. My się zawsze śmiejemy z tego, że nie jesteśmy turystami na naszych wyjazdach, na naszych jakichś takich pobytach, ponieważ my zawsze mamy wszystko już zaplanowane, gdzie idziemy, o której porze. A dzisiaj tak spontanicznie stwierdziliśmy, przejdziemy się spacerkiem, zobaczymy, może coś spontanicznie natkniemy się i my teraz chodzimy i tak buszujemy, jak tacy turyści, znudzeni, a no dobra, sobie to zobaczymy, to nic nie mamy tak naprawdę zaplanowane, oprócz tego, że idziemy do Hard Rocka. No i to nie, to jest jednak słabe, to nie jest dla nas, bo my jednak wolimy mieć wszystko zorganizowane, zaplanowane, niż tak po prostu chodzić gdzieś tam, patrzeć. Patrzcie, jaka kolejka. Ciągnie. Ile to osób przyszło na to, co się teraz dzieje, my nie wiemy do końca. Na trzy. Nie, to nie na trzy. Się ciągnie tam, daleko. To my idziemy jechać teraz na sam koniec kolejki stanąć. Szkoda, że my nie wiedzieliśmy, że taka jest atrakcja, że tyle osób chętnie tutaj czeka, żeby wejść do środka, bo tak to byśmy nie chodzili, nie zwiedzali tej starówki, żeby wszystko po te, i te uliczki. I byśmy też już byli jako pierwsi i się śmieliśmy tylko z tego. Ale no cóż, no nie wiedzieliśmy, że coś takiego tutaj będzie zorganizowane. Kamil mówi, że jeszcze tam było takie wejście, że coś z listy się wchodzi. Tak tyle tu jest ludzi, że powiem, że wszyscy się zmieścili w tej katedrze. Tam w środku były normalnie wszędzie świece, bo rozpalone w środku w tej katedrze, żeby to fajnie wyglądać, może ktoś na organach by grał. Ciągnie, przed chwilą byliśmy pod wejściem, bo to nadal się ciągnie. Na koniec kolejki. No i idziemy na koniec kolejki, a co? Zagra jakaś. Czy że wejdziemy? No, my zostaniemy. Nie ma opcji. Zanim jeszcze wybierzemy się do Hard Rocka, wstąpimy na jakiś fajny rooftop. I patrzyliśmy, jak jest to najpopularniejszy i ja zdecydowałem, że może tu przyjdziemy. No i się znaleźliśmy w rooftopie, który się znajduje na parkingu na 14 piętrze. Może nie jest jakoś super za ciekawe, jest katedra za nami, jest jakaś tam muzyczka, są kontenery, jest jakiś leżak. Ponad 700 i stwierdziłam, że na pewno jest tu fajnie, powinien być dużo ludzi. Jest muzyka puszczona z głośnika, który jest ukryty tutaj. Kontenery po taniości wysypiany, piasek, kamyczki można powiedzieć, na parkingu, leżaki. Nie źle tak naprawdę, ale na zdjęciach jakoś to lepiej zrobili, tak żeby zachęcić. Wejście 5 euro. Karta, no, koktajle tak w granicach od 8 euro. Nie jest jakoś super drogo, ale no normalna taka cena, można powiedzieć. Na mi się znajduje całkowicie parking. Galeria handlowa jest tutaj. W ogóle krążyliśmy, szukaliśmy tego miejsca. Nie wiedzieliśmy, jak tu wejść. Żadnych informacji, tabliczek. Żebyśmy widzieli, że grupka osób chodzi, coś takiego, że no wiecie, że widzicie, ktoś gdzieś się kieruje, też niekoniecznie. Później weszliśmy w jakiś parking. Na parkingu był pan, którego tam pukałam mu, jakiś woźny, pukałam mu przez szybę, żeby się zapytać, czy tu jest to miejsce. On specjalnie musiał wyjść, ale dobrze, że był w porządku, miły. Widział, że jesteśmy osobami zagubionymi, które szukają miejsca. Więc akurat powiedział, że to tutaj, że się jedzie na piling dom i tak dalej. Fajnie, że znaleźliśmy to miejsce, bo jakbyśmy w ogóle nie wiedzieli, gdzie to iść, kogo szukać, lub się kogoś zapytać, nic, to byśmy stwierdzili, że dobra, idziemy dalej. Nie ma sensu już w ogóle błądzić.
wzięłam tutaj krewetki razem z chlebkiem czosnkowym. Kamil sobie zamówił nowego sandwicha Messi. Mojito dla mnie, dla Kamila napój jakiś tam lemoniady. Więc teraz czekamy i trochę wam pokażemy, jak już zjemy, jak to wygląda. Od środka dla mnie takie pierwsze odczucia, że to jest dość małe miejsce, mała restauracja. Nie jest jakaś super taka wow, jak mieliśmy do tej pory możliwość zobaczyć w jakichś innych miastach, państwach. Ale jednak tutaj też są jakieś takie fajne pamiątkowe rzeczy. Już widziałam fajną kurtkę Beatlesów, którą gdzieś tam udało mi się nagrać na sam koniec. I pokażę wam. Mamy godzinę już taką dość późną, bo mamy około 22, 23 na osi. Więc nie ma tutaj dużej ilości osób. Wcześniej próbowaliśmy zrobić jakąś rezerwację, żeby mieć zarezerwowany stolik, mieć pewność, że wejdziemy, no ale już tutaj wcale jest tak mało ludzi o tej porze, więc weszliśmy prosto z ulicy. Idziemy też do sklepu, tradycyjnie do sklepu Hard Rocka. Nie wiem, czy skusimy się, żeby coś kupić. Podejrzewam, że raczej nie, bo tak Hard Rock Polonia nie do końca do nas przemawia, ale warto zobaczyć, jakie tutaj są rzeczy, czym się różnią od tych, które w ostatnim czasie widzieliśmy w Budapeszcie, bo ostatnio byliśmy w Budapeszcie na festiwalu Siget, co mieliśmy możliwość też sobie, ja miałam akurat możliwość zakupić sobie mały plecaczek pamiątkowy właśnie z Budapesztu i zobaczymy, jak tutaj się prezentuje ta kolekcja, czy to będą te same rzeczy, czy jednak nie. Ale powiem wam szczerze, że to chyba jeden z najmniejszych hard rocków, no i takich najbardziej skromniejszych hard rocków, w jakim byliśmy. Dość mały punkt. Byliśmy naprawdę w ilości hard rocków, ale ten najbardziej taki dla mnie się wydaje najskromniejszy, no taki zwykły, nic szczególnego. Nawet jakbyśmy tutaj nie przyszli, to można by było nawet nie żałować, że tutaj się w ogóle nie przyszło, nie zerknęło. Więc dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek, dzisiejsze zwiedzanie Kolonii. Mam nadzieję, że coś wam się spodobało. No nawet no, mamy pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o całe to miasto. Nie wiem, czy kiedyś wrócimy do Kolonii, będziemy mieli możliwość. Ale mam taką nadzieję, ponieważ nie jest to jakieś nudne miasto, coś się dzieje. Są jakieś tam atrakcje, ale nie tak, żeby nas naprawdę tak porwało, że my musimy koniecznie tutaj wrócić. Fajne po prostu przeżycie, że jednak tu się udało nam przyjechać, zobaczyć i fajnie, że się właśnie, bo my przyjechaliśmy specjalnie na ten Jurassic World wystawę. Więc dzięki, widzimy się w następnym odcinku. Tyle to by było z Kolonii. Trzymajcie się, pa pa!